W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niepokalana Królowo Pokoju, módl się za nami. Moi drodzy, życie ludzkie jest bojowaniem. Militia vita humana est. I człowiek nigdy nie jest zwolniony z walki o zbawienie własnej duszy, z tego, co święty Bernardyn ze Sieny nazywa szturmem na niebieskie Jeruzalem. Człowiek nigdy nie jest zwolniony z walki ze światem, z szatanem i z ciałem. I jeżeli przypadkiem człowiek odkrywa, że żyje w pokoju z szatanem, ze światem i z ciałem, to znaczy, że poddał się im w niewolę i cierpi ich tyranię. Czyli nie jest to nawet, nie możemy powiedzieć, żeby był to prawdziwy pokój, bo tam, gdzie jest tyrania, tam nie ma pokoju. Nie możemy więc żyć na tym świecie bez walki. Nie możemy na tym świecie zaznać pokoju w znaczeniu braku działań zbrojnych, nazwijmy to. Mówimy tutaj o walce duchowej. Ale nie możemy zaprzestać tej walki. Czy to znaczy, że człowiek na świecie nie może zaznać w ogóle pokoju? Nie, nie oznacza to tego. Bo pokój, jak powiedzieliśmy w innej konferencji, pokój jest spoczynkiem w porządku. Tranquilitas ordini. Czyli jeżeli jest porządek i jeżeli człowiek spoczął w tym porządku, to nawet jeżeli dookoła świszczą kule, to człowiek zaznaje pokoju. Nawet rzeczywiście w okolicznościach wojny doczesnej, orężnej, w okoliczności takiej, że kule świszczą i szable szczękają, byli ludzie, którzy potrafili zaznać prawdziwego pokoju wewnętrznego. I nawet jeżeli napadają nas pokusy, jeżeli świat nas prześladuje, jeżeli ciało nas kąsa i upomina się o to, co mu się nie należy, nawet wtedy możemy jeszcze dalej zaznawać wewnętrznego pokoju. I chciałem w tej konferencji powiedzieć trochę o tym pokoju, o pokoju wewnętrznym, bo dużo jest teraz mowy o pokoju zewnętrznym, o pokoju politycznym, o pokoju w znaczeniu braku wojny. Może myślimy czasem o pokoju w znaczeniu spokoju. Może czasem myślimy o pokoju, który powinien zapanować w naszej własnej ojczyźnie pomiędzy zwalczającymi się frakcjami politycznymi i tak dalej. Ale najważniejszy pokój to jest pokój, jaki człowiek ma w sobie. I ten pokój ma dwa aspekty. Po pierwsze, mówimy o pokoju, kiedy człowiek jest w pokoju z Bogiem. Niestety, tę konferencję przyszło mi nagrywać bez dostępu do żadnych tekstów pisanych i nie mogę zweryfikować tego cytatu. Ale wydaje mi się, że w którejś z klasycznych definicji wojny, być może u Clausewitza, być może gdzieś indziej, pojawia się takie stwierdzenie, że wojna jest to konflikt dwóch wól doprowadzony jakby do ostatecznych konsekwencji. Tak, czyli wojna pomiędzy dwoma państwami, no to jest jak gdyby konflikt pomiędzy wolą władcy jednego państwa, wolą władcy drugiego państwa, konflikt, który z jakiejś tam sfery sporu dyplomatycznego przechodzi na bitewne pola. Czyli sprzeciw, konflikt, starcie dwóch wól jest jak gdyby sednem wojny, sednem braku pokoju. Jak to się przekłada na nasze życie wewnętrzne? No, w sposób dosyć prosty. Człowiek może być albo może nie być w pokoju z Panem Bogiem. Człowiek może być albo nie być w takim stanie, w takiej sytuacji, że wola ludzka zgadza się z wolą Bożą. I tutaj, moi drodzy, na dobrą sprawę, jedyna droga do tego pokoju,
to jest bezwarunkowa kapitulacja. My nie mamy z Panem Bogiem wytargować sobie więcej. My nie mamy Pana Boga do czegoś przekonać. My mamy uznać Jego wolę. My mamy przytulić się do tej woli. My mamy objąć ją całym sercem. My mamy ucałować ją, nawet jeżeli ona oznacza dla nas krzyż i cierpienie. Mamy tę wolę uznać, umiłować ich, pragnąć ją wypełnić jeszcze nawet zanim ją poznamy, a potem tym bardziej, kiedy ją poznamy. Jak Bóg objawia człowiekowi swoją wolę wobec niego, to jest to ogromna łaska. I obyśmy umieli zawsze na tą łaskę odpowiedzieć, nawet kiedy wola Boża jest dla nas krzyżująca. Więc pierwsza droga do tego, żeby człowiek zaznał rzeczywiście pokoju, to jest bezwarunkowa kapitulacja wobec Boga. Człowiek może bojować z Bogiem na różne sposoby. Pierwszy oczywiście i najbardziej tragiczny to jest przypadek człowieka, który żyje w grzechu śmiertelnym. Taki człowiek jest formalnym nieprzyjacielem Boga. Można wręcz powiedzieć, że pomiędzy tym człowiekiem a Bogiem jest nienawiść. A nienawiść nie ma charakteru jeszcze ostatecznego. Czy ten człowiek może się nawrócić? I Bóg nadal miłuje w tym człowieku to, że ten człowiek jest zdolny do nawrócenia. I my także mamy we wszystkich grzesznikach, którzy są na świecie, nawet najbardziej obrzydliwych grzesznikach, mamy widzieć to, że oni jeszcze mogą się stać dziećmi Bożymi na powrót, jeszcze mogą się stać świętymi. Święty Antoni z Padwy miał taką, zdarzyła mu się taka historia w którymś z miast, że był tam pewien wielki grzesznik, publiczny grzesznik, znany wszystkim grzesznik. Święty Antoni, ilekroć go spotykał w tym mieście, a spotykał go dosyć często, bo tak się składało, że kiedy on szedł głosić kazania czy w jakiejś innej sprawie, to często gdzieś tam się natykał na tego człowieka, za każdym razem pozdrawiał go z wielkim szacunkiem. I to się wydawało jakąś kpiną, jakimś szyderstwem, no bo wyobraźmy sobie, ktoś żyje w konkubinacie, chodzi, pamięta się gdzieś po domach publicznych, nie chodzi na mszę, kpi sobie z wiary, no cokolwiek jeszcze sobie wymyślimy. Nie wiem dokładnie, jakie były grzechy tego człowieka, ale były wielkie, straszne i ludzie o nich wiedzieli. A tutaj wielki, święty kaznodzieja z takim szacunkiem do niego podchodzi. No to kpina jakaś. I któregoś razu ten człowiek zapytał świętego Antoniego, dlaczego mnie tak traktujesz? Święty Antoni powiedział, bo ja wiem, że ty dostąpisz łaski, która mi nie będzie dana, że ty umrzesz jako męczennik za Chrystusa. I moi drodzy, rzeczywiście tak się stało. Po jakimś czasie ten człowiek się nawrócił, został misjonarzem i oddał życie za Chrystusa. Takim było życie świętego Tomasza Becketa, który przeżył wiele lat w sposób lekki, daleki od wiary. Ale potem nawrócił się. Przelał krew za Chrystusa. Więc każdy grzesznik, nawet najgorszy grzesznik, dopóki żyje, jest jeszcze zdolny do nawrócenia i co więcej, jest prawdopodobnie jest zdolny do uświęcenia, do wielkiego uświęcenia. Święty Maksymilian mówił, że choćby ktoś był jedną nogą w piekle, to jeszcze, jeżeli będzie wzywał niepokalanej, może stać się świętym. Więc to, że grzesznik jest w tym stanie śmiertelnej walki, śmiertelnej nienawiści wręcz, możemy powiedzieć, z Bogiem, to nie znaczy, że jest to stan permanentny i nie znaczy to, żebyśmy mogli nienawidzić grzesznika. Mamy nienawidzić grzechu, a grzesznika miłować. Ale grzech śmiertelny, stan grzechu jest naprawdę czymś przerażającym, czymś potwornym i nic innego nie jest straszne, nic innego nie jest złe, jeśli to się to porówna z grzechem śmiertelnym, czy szerzej mówiąc z grzechem. To jest niestety stan, w jakim znajduje się ogromna część ludzkości. I to jest niestety stan, w którym znajduje się ogromna część Kościoła, to znaczy ludzi wierzących, należących do Kościoła katolickiego, a jednak nałogowo grzeszących, czy trwających w grzechu, zatwardziałych. Ci ludzie toczą wojnę przeciwko Bogu, a im są bliżsi Bogu z urodzenia czy z urzędu, tym ta wojna jest z ich strony okrutniejsza. Bo jest to wojna zdradziecka. Księża, którzy żyją w stanie grzechu śmiertelnego. Biskupi, którzy żyją w stanie grzechu śmiertelnego.
siostry zakonne, które żyją w stanie grzechu śmiertelnego, katolicy ochrzczeni, którzy żyją w stanie grzechu śmiertelnego, ci, którzy lepiej poznali prawdy wiary, ci, którzy może lepiej poznali tradycję świętą, a żyją w stanie grzechu śmiertelnego i tak dalej. To są ludzie, którzy wytaczają ciężkie działa przeciwko Bogu, to są ludzie, którzy krzyżują na nowo Pana Jezusa i to są ludzie, którzy nie zaznają pokoju, dopóki tej wojny nie skończą. Ale nie koniec na tym, bo i człowiek, który żyje w stanie łaski uświęcającej, może toczyć wojnę z Bogiem. I to jest rzecz, która, no cóż, jest na dobrą sprawę przygnębiająca, ale jeden z wielkich autorów duchowych, jezuita ojciec Lallemand, mawiał, że człowiek pobożny spędza większość swojego życia na stawianiu oporu Bożej łasce. Rzecz, którą czasem możemy zaobserwować nawet u wielkich świętych. Mają jakieś natchnienie, wiedzą, że to się z wolą Bożą, wiedzą, że z czymś powinni zerwać, coś powinni zmienić. Stawiają opór. Stawiają opór. Czasami długo stawiają opór. I to możemy powiedzieć, no to nie jest stan tak przerażający, jak ci, którzy rzeczywiście formalną wojnę wydali Bogu. Ale jednak stawianie oporu Bogu także odbiera człowiekowi pokój serca. Człowiek wie, czy powinien robić co innego niż robi. Człowiek wie, że Bóg go do czegoś posyła, powołuje, wzywa, a jednak człowiek tego nie robi. I to mu odbiera pokój. Nawet jeżeli to nie jest grzech, ale jest to świadomość niewierności Bogu. Jest to świadomość wyboru czegoś gorszego. To świadomość tego, że może poprzez tę własną niewierność odbiera się możliwość nawrócenia innym. To jest drugi rodzaj wojny, jaką człowiek wydaje Bogu. Czyli można powiedzieć, że człowiek, który przechodzi ze stanu grzechu śmiertelnego do stanu łaski uświęcającej, kapituluje wobec Bożej miłości. Jest zwyciężony miłością Chrystusową. Ale nie jest to kapitulacja bezwarunkowa. Jest to kapitulacja na naszych warunkach. Dobrze, Panie Jezu? Od dzisiaj nie będę oglądał pornografii. Ale nie żądaj przypadkiem ode mnie, żebym chodził codziennie na mszę. Nie żądaj przypadkiem ode mnie, żebym przestał być obżartuchem. Nie żądaj ode mnie, żebym zerwał z moimi grzechami powszednimi. Poprzestań na tym, że ja podejmę solidną walkę z grzechami śmiertelnymi. Ciało kapituluje wobec Boga, ale na takich warunkach, że wychodzi z oblężonej twierdzy, z podniesionym sztandarem i ze swoją bronią i będzie natychmiast używać tej broni przeciwko nam samym. Człowiek, który podejmuje szczerą walkę o to, żeby iść za Bożymi natchnieniami, żeby Bogu granic nie stawiać, ten człowiek kapituluje bezwarunkowo. I ten człowiek jest na drodze do rzeczywistego pokoju wewnętrznego. Jedno z najsławniejszych zdań w dziejach cywilizacji chrześcijańskiej w ogóle to jest zdanie świętego Augustyna z wyznań. Niespokojne jest serce ludzkie, póki w Bogu nie spocznie. To jest pokój. Powiedzieliśmy, pokój to jest spoczynek w porządku. Kiedy człowiek spoczywa w nieuporządkowaniu swoim, w nieuporządkowanych pożądaniach, żądzach, w nieuporządkowanym życiu, to nie jest to pokój. Kiedy człowiek spocznie w Bogu, wtedy jest pokój. Niespokojne jest serce ludzkie, dopóki człowiek trzyma się tych swoich grzechów, czy nawet niedoskonałości, ale w pełną dobrowolnością. Ja chcę żyć tak, zostaw mnie, Panie Boże, w spokoju. To Ci już dałem, tamto Ci dałem, tego Ci nie dam. Zostaw mnie. Pozwól Bogu działać w Twoim życiu, pozwól wymagać od Ciebie, a dopiero wtedy zaznasz naprawdę pokoju. Może, że On będzie od Ciebie wymagał bardzo wiele, ale w tym wszystkim będziesz zaznawać pokoju wewnętrznego. Świadomości, że jesteś cząstką kosmicznej harmonii, cząstką tego wszechświata, który służy swemu Stwórcy i wypełnia Jego wolę. I to jest rzecz najpiękniejsza. Nic nie ma piękniejszego. Zgodzić się z wolą Bożą. Z tą wolą, która jest niepojęta, która jest nieskończona, która jest doskonała, która jest pełna miłości. Tam znajdziesz pokój. Tam i tylko tam znajdziesz pokój.
Niespokojne będzie serce Twoje, dopóki próbujesz spoczywać w czymkolwiek innym. W przyjaźniach ludzkich, w życiu rodzinnym, w polityce, w jedzeniu, piciu, rozrywce, w realizowaniu swoich ambicyjek, w czymkolwiek. Nie znajdziesz tam spoczynku. Spoczynek znajdziesz w Bogu. I tylko kiedy znajdziesz spoczynek w doskonałości, uporządkowany spoczynek, tranquilitas ordine, znajdziesz prawdziwy pokój. To zaprowadzenie pokoju pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ono, jak już wspomniałem, ono wymaga toczenia nieustannie walki ze sobą samym. To jest oczywiście rzecz, która jest dla człowieka bolesna. Każdy cios w tej walce, który sami zadajemy, spada także na nas samych. I możemy powiedzieć, że podwójnie go odczuwamy. Ale jeżeli podejmiemy ten wysiłek, to ta walka będzie rzeczywiście przywracaniem pokoju, przywracaniem ładu, porządku, harmonii. Człowiek, który ten trud podejmuje, może odczuwać pokój nawet pośród własnych słabości. Nawet widząc, że wiele mu się w dalszym ciągu nie udaje. Tak więc kluczową rzeczą jest zgoda dwóch wól. Mała wola moja i wielka wola Boga. Tak jak konflikt dwóch wól jest wojną, tak zgoda dwóch wól jest pokojem. Chcę zawrzeć pokój z Bogiem, a wówczas zaznam pokoju wewnętrznego. To zgodzenie się z wolą Bożą to nie jest tylko przyjęcie prawa dekalogu, wyrzeczenie się tych różnych naszych grzechów, może nałogów grzechowych. To nie jest tylko kwestia podporządkowania się Bożej woli co do wyboru stanu życia. To jest także codzienne przyjmowanie tej Bożej woli we wszystkim tym, co od nas nie zależy. Ojciec Saint-Jure w swojej książce o zawierzeniu Bożej opatrzności pięknie o tym opowiada. O tym, że naprawdę we wszystkim, co nas spotyka i co nie jest zależne od nas, możemy i powinniśmy dostrzegać wolę Boga. I dotyczy to nawet sytuacji, w których dotyka nas cudzy grzech, jakaś niesprawiedliwość. Ktoś powie, jak to? No przecież to nie może być z pochodzenia z woli Bożej. Jeżeli ktoś mnie napadnie i pobije, to przecież to nie jest tak, że Bożą wolą jest, żeby ten człowiek mnie pobił. Bożą wolą nie jest, żeby ten człowiek zgrzeszył. Ale może Bożą wolą jest, żebyś ty oberwał. I ojciec Saint-Jure używa tego porównania, które no, obecnie pewnie w medycynie generalnie nie jest stosowane. Ja nie jestem nawet w stanie powiedzieć, na ile to się sprawdzało, ale było praktyką lekarską przez stulecia, a mianowicie przystawianie pijawek. Lekarz przystawia pijawkę, żeby upuścić, jak to się mówiło, złej krwi. I teraz jest tutaj jednocześnie działanie lekarza i działanie pijawki. To dzieło ma dwóch autorów. I pijawka oczywiście wcale nie myśli o tym, żeby przynieść ulgę pacjentowi i żeby oczyścić jego krew i żeby mu pomóc, żeby wyzdrowiał. Nie, pijawka myśli, żeby się nażłopać tej krwi. Gdyby pijawka była człowiekiem, pogrzeszyłaby swoją krwiożerczością. Ale lekarz przykłada tę pijawkę po to, żeby uzdrowić pacjenta. I podobna rzecz zachodzi w życiu naszym, kiedy spotykają nas jakieś niesprawiedliwości. W praktyce ascetycznej, wielowiekowej, kiedy używano, i po dziś dzień się używa, może nie tak powszechnie jak kiedyś, ale w dalszym ciągu, w różnych szkołach duchowości takie czy inne formy pokuty fizycznej są stosowane. No więc tradycyjnie, kiedy ktoś używał takiego czy innego narzędzia pokuty, to całował je. Całował je, widząc w nim jakby to Boże narzędzie.
Podobnie powinniśmy podchodzić właśnie do tych przeciwności, które mogą nas w życiu spotykać. Jeżeli ktoś jest dla ciebie tym Bożym biczem, to może powinieneś tego kogoś ucałować, niekoniecznie fizycznie, ale objąć w tym człowieku Bożą wolę. Bo to, że Bóg dopuszcza choćby nawet grzech tego człowieka, może ma posłużyć twojemu uświęceniu. Z Bożą wolą powinniśmy się zgadzać, kiedy spotykają nas jakieś nieszczęścia, kiedy coś stracimy. Znam sporo ludzi, którzy jako najważniejsze pozytywne wydarzenie w swoim życiu wspominają bankructwo, chorobę, taką czy inną formę niemocy i upokorzenia. To było potrzebne, żeby oderwać ich od czegoś. Było potrzebne, żeby pokazać im, co jest naprawdę ważne, a co ważne nie jest. Oczywiście bardzo trudno jest w tej chwili, kiedy się tego doznaje, docenić to. Trójka dzieci, żona nie pracuje, mąż traci pracę. Jak to docenić? Ale bardzo możliwe, że miną 3 lata, żona powie i on powie, że to była największa, najważniejsza, najpożyteczniejsza, najbardziej pozytywna chwila w ich życiu. Że ta rodzina by się rozpadła, gdyby nie to. Ten czas, kiedy on wylądował w domu, spędził wreszcie u boku żony. I nagle okazało się, że żona jest dla niego rzeczywiście oparciem w chwili, kiedy on znajduje się w nieszczęściu. I nagle nauczył się cenić to, co jest ważne, a potem znalazł jakąś pracę i jakoś to dalej szło. Ja sam z perspektywy czasu oceniam jako najpożyteczniejsze doświadczenie mojego dzieciństwa kilka dłuższych pobytów w szpitalu, związanych także z pewną dozą cierpienia. Bo to mnie czegoś nauczyło na całe życie. Ojciec Saint-Gilles używa takiego porównania, że kiedy królewicz jest chory i lekarz mu zaleca surową dietę i ojciec każe mu się do tego dostosować, to nie przestaje być królewiczem. Nie przestaje mieć prawa do wszystkich smakołyków, jakie się znajdują w królewskiej spiżarni. To prawo jest zawieszone dla jego dobra. Podobnie bardzo często nasz Ojciec Niebieski, który jest Królem Królów i Panem Panów, czyni wobec nas. Odbiera nam dostęp do tej swojej spiżarni. Odbiera nam dostęp do różnych smakołyków, do różnych powabnych stworzeń. Bo wie, żeby to nam zaszkodziło. Powie, że gdybyśmy mieli to, czego pragniemy, to byśmy pewnie o nim samym zapomnieli. Bo wie być może, że to nie my byśmy posiadali te dobra, tylko one by posiadły nas. To też, moi drodzy, to jest rzecz bardzo ważna. Dostrzegać w tym, co się wydaje nieszczęściem, rzecz dobrą, pożyteczną, która spotyka nas z miłosiernych rąk umiłowanego i miłującego Ojca. Taka piękna książeczka pod tytułem Bramy Milczenia, napisana przez pewnego anonimowego mnicha, mówi o tym, powtarza chyba nawet parę razy to zdanie, że Bóg wszystko wie, wszystko może i kocha mnie. Moi drodzy, wy też powtórzcie to sobie parę razy. Bóg wszystko wie. Bóg wszystko może. Bóg kocha mnie. Ten, który wszystko wie i wszystko może, kocha mnie. Ten, który mnie kocha, wszystko wie i wszystko może. Moi drodzy, te 3 stwierdzenia, głęboko prawdziwe, one są naprawdę, czy powinny być źródłem niewzruszonego pokoju w naszej duszy, bo nie mam się czego bać, skoro wszechmogący i wszechwiedzący kocha mnie. Nie mam się czym martwić, jeżeli moje serce może spocząć w nim, jeżeli bok Jezusowy został otworzony, jak mówi święty Augustyn, a potem święty Bonaventura, to rozwija jeszcze piękniej. Bok Jezusowy został otworzony po to, żebyśmy mogli tam wejść i zamieszkać w sercu Jezusowym. Mogę spocząć w sercu Jezusowym. Czego więcej mi potrzeba, aby osiągnąć pokój?
A tymczasem szaleją we mnie myśli, wspomnienia, osądy, pretensje. Zamiast dostrzegać piękno i dobro i miłość Boga do mnie, dostrzegam, a mogło być tak, a mogło być inaczej, a jak będzie, martwię się przeszłością, troszczę się o przyszłość. Bardzo łatwo przychodzi nam utrata pokoju wewnętrznego, bo nie ufamy Bogu. Bardzo łatwo przychodzi nam utrata pokoju wewnętrznego, bo jesteśmy przywiązani do siebie samych, bo jesteśmy egoistami. Jesteśmy próżni i ambitni. Dlatego jakiekolwiek naruszenie naszej miłości własnej jest tak bolesne i wracamy do tego i obracamy to w myślach i rozpatrujemy, co mogliśmy byli odpowiedzieć, co powinniśmy byli odpowiedzieć, a teraz jak się odegrać. I może zwłaszcza kobiety mają tę tendencję do tego, żeby jakąś urazę chować latami nawet. Cały czas ona będzie odbierać pokój, osądzać innych. W tej książeczce o bramach milczenia mówi się o tym, że powołujemy w naszym sercu trybunał, w którym jesteśmy oskarżycielem i sędzią i ławnikiem. I nawet jeżeli oni mówią jednym głosem, to i tak zgiełk tego trybunału odbiera nam pokój wewnętrzny. W ogóle pewna doza wewnętrznej ciszy jest potrzebna, żeby zaznać pokoju. Pewna doza skupienia. Nie trap się tym wszystkim, na co nie masz wpływu. Modlitwa, którą się przypisywało świętemu Tomaszowi, chociaż chyba nie jest jego autorstwo, ale jest przepiękna. A mówi o tym, że Panie Boże, daj mi siły, abym zmienił to, co mogę zmienić. Daj mi pokorę, żebym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę i daj mi roztropność, żebym odróżnił jedno od drugiego. Tak, brakuje nam wszystkich tych trzech rzeczy często. Nie zmieniamy tego, co moglibyśmy zmienić, bo jesteśmy leniwi, tchórzliwi. Ale bierzemy się za zmienianie tego, czego zmienić nie możemy, bo jesteśmy pyszni, ambitni i niecierpliwi. Nie odróżniamy jednego od drugiego. Święci potrafili nawet ukochać własną grzeszność, ułomność i słabość. Nie znaczy, że kochali grzech jako taki. Grzechu nienawidzili. Nienawidzili tego, że zniewolenia grzechem. Ale to, że odczuwali w sobie ciężar grzechu, ostrogę grzechu, tak? Brzemię, skłonność do grzechu, to wszystko było dla nich przypomnieniem o tym, że potrzebują Boga, że potrzebują Jego pomocy, że nie są z duchowej strony samowystarczalni. Trzeba więc toczyć walkę, ale toczyć ją spokojnie, czyli z pokojem. W filmie Pan Tadeusz bardzo ładna była scena, jak Maciek Królik brał się do szabli i właśnie tam z okulary nakładał i spokojnie walczył z tymi moskalami. Tak, mamy walczyć, ale mamy walczyć z pokojem i z pokorą. Pokora jest naprawdę źródłem, fundamentem wielu cnót, które rosną na jej gruncie. I wśród tego jest także pokój. Człowiek pyszny, kiedy upadnie do grzechu, to sobie myśli, jakże to ja? Mnie się to przydarzyło? Człowiek pokorny zdziwi się co najwyżej, że nie upadł głębiej. Człowiek pyszny, kiedy upadnie do grzechu, to natychmiast spadnie w rozpacz. Ufa swoim siłom, a te okazuje się, że zawodzą. Człowiek pokorny ufa Bogu. Przeto, kiedy upadnie, podniesie się natychmiast. Otrzepie się. I tak jak dziecko, małe dziecko, które upadnie, to się popłacze, ale 3 minuty później już nie pamięta o tym i bawi się i jest radosne. Człowiek pokorny podnosi się z upadku i potrafi być radosny. Cieszy się tym, że się podniósł i że odzyskał stan łaski, że Bóg go kocha, a nie smucić się tym, że... No właśnie, bo smucić się z tym, że zgrzeszyłem, tak, mogę i powinienem. I nie ma nic bardziej słodkiego, jak gorzko opłakiwać swoje grzechy, mówił któryś święty, ale smucić się tym, że ja, taki mądry, taki pobożny, z taką dobrą wolą, padłem do takiego brzydkiego grzechu. Nie, tym smucić się jest oznakiem pychy, która jest źródłem niepokoju. Moi drodzy, czasem jest tak, że człowiek pobożny zazdrości bezbożnikom. To nie jest zazdrość taka dosłowna,
to nie jest tak, że ktoś rzuci się do naśladowania ich życia. Ale jest nas coś takiego, że no oni to mają fajnie, oni to mają lepiej. My się tu musimy męczyć, a oni mają luz w tym życiu. Potem i tak mogą się nawrócić, pójść do nieba. I pamiętam, to było wiele, wiele lat, no wiele, pamiętam, czy to był rok 2002, 2003, 2004, nie jestem pewien, kiedy zmarł Jacek Kaczmarski, wielki poeta. Zmarł Jacek Kaczmarski i pojawiła się wiadomość, że właściwie na łożu śmierci się ochrzcił. I pojawiły się jakieś sarkastyczne komentarze ze strony ludzi wierzących. Może trochę taka gorycz. No, tu człowiek się męczy, męczy, męczy i nie wiadomo nie jeszcze jak to się uda, a tam facet żył jak żył. Grzechy wszelkiego rodzaju, od jakiegoś nieuporządkowania w sferze seksualnej po bycie tym śpiewającym felietonistą Gazety Wyborczej, jak go nazywano z powodu niektórych tam poglądów, i tu nagle uprzywilejowaną drogą do nieba. Tylko, że to jest na odwrót. To nie jest tak, że człowiek wtedy żyje, kiedy grzeszy, a kiedy nawraca się, to tylko sobie zapewni zbawienie. Prawdziwe życie to jest to, które tu się zaczyna, trwa na wieki. To jest życie łaski. Ktoś może żyć krzykliwie, mieć tu sukces, cokolwiek innego na tej ziemi, ale jak nie ma łaski, to to wszystko jest nic nie warte. Bogu dzięki, że się taki człowiek nawróci, ale on żył tylko chwilkę. On przeżył daleko od Boga całe życie, które mogło być takie piękne, takie olśniewające. Nie ma nic piękniejszego jak dusza w stanie łaski, jak dusza czysta. Święty Bonaventura mówi, że czysta dusza jest piękniejsza niż cały wszechświat, tylko my jej nie widzimy. Ja bardzo lubię piosenki Jacka Kaczmarskiego. Od dawna ich nie słucham, ale mam w pamięci wiele tych piosenek i uważam, że to był wielki talent i od tej strony literackiej i muzycznej dobrze wykorzystany. Ale ja nie powiem, że ten człowiek żył pełnią życia, skoro wszystko wskazuje na to, że żył namiastką życia. Ja się bardzo cieszę jego nawróceniem. Ale to nie jest tak, że to jest korzystanie pełną gębą, czerpanie pełnymi garściami, a potem uratowanie się w ostatniej chwili. Tak, to jest uratowanie się w ostatniej chwili, ale po życiu, które było namiastką, iluzją. Ojciec Gary Gulagrange tak mówi o tym, że o wolności, że życie w stanie łaski, życie Boże, droga do świętości, ta droga jest ciasna, wąska, tak? Pan Jezus mówi o tej wąskiej ścieżce i ciasnej bramie, która prowadzi do życia wiecznego. Ale mówi, że tak, że początek tej drogi jest naprawdę ciasny i wąski, ale potem ona się stopniowo rozszerza. Człowiek nabiera ogromnej wolności wewnętrznej. I to jest to, o czym mówi święty Augustyn, kiedy mówi o spoczynieniu w Bogu, o tym sercu niespokojnym, które potem spoczywa w Bogu i człowiek odnajduje pokój. I mówi święty Augustyn, kochaj i rób co chcesz. To stało się źródłem wielu, przyczynkiem do wielu przeinaczeń, do manipulacji. Ktoś mówi, że no, ci się kochają, to niech robią co chcą. Nie. Gdy człowiek kocha Boga, to zrobi wszystko, co będzie chciał, ale nie urazi Boga. Nie zgrzeszy przeciw Bogu, bo kocha Boga. I wtedy robi naprawdę to, co chce. A ta jego wąska ścieżka, wąska, czyli ograniczona 10 przykazaniami, ta wąska ścieżka okazuje się bardzo szeroka. Okazuje się tak szeroka, że każdy święty szedł tą samą drogą, a zupełnie inną drogą szedł. Mieścił się w tych samych, pomiędzy tymi samymi barierkami tej autostrady, ale nikt nie poszedł dokładnie taką samą drogą. Każdy robił to, co chciał, bo robił to, co chciał Bóg, bo chciał tego, co robił Bóg, czego chciał od niego Bóg. To jest wolność. Z drugiej strony jest ten, kto idzie tą szeroką drogą do potępienia i ta szeroka droga nagle staje się coraz ciaśniejsza, coraz ciaśniejsza, coraz ciaśniejsza. I Gary Gulagrange porównuje do leja. Człowiek wpada do tego leja, na początku jest szeroko i wydaje się, że jest wolność, a potem okazuje się, że to jest zniewolenie. To nie jest pokój.
Grzesznik nie zaznaje pokoju wewnętrznego, a chrześcijanin wierny swojemu Zbawicielowi zaznaje pokoju wewnętrznego nawet pośród największych udręk, największych cierpień. Potrafi się z nich radować, bo one upodabniają go do boskiego mistrza. Także, moi drodzy, niczego nie mamy się bać, ewentualnie poza nami samymi. Nic i nikt nie może nas oddzielić od Boga poza naszą własną wolą. Jeżeli ta nasza własna wola rzeczywiście podda się Bogu, jeżeli zjednoczy się z wolą Bożą, to jak mówi św. Maksymilian, będziemy uczestniczyć w Bożej Wszechmocy. Będziemy żyć w pokoju z Bogiem i zaznamy pokoju wewnętrznego. Nauczymy się pokory i ufności. I ta pokora pomoże nam we wszystkich próbach, czy to pochodzących z naszej nędzy i słabości i grzechów, czy to z pochodzącej z czynników zewnętrznych, nie załamywać się, nie zwątpić i nie stracić pokoju. I ta ufność pozwoli nam otrzepywać się szybciutko i trzymać się za rąbek płaszcza niepokalanej, trzymać się za jej rękę i ufnym krokiem iść dalej. I choćby dookoła świat walił się i palił, i choćbyśmy szli ciemną doliną, to zła się nie ulękniemy, bo Pan jest naszym pasterzem. Niczego nam nie zabraknie. Tylko ufajmy Mu. Tylko bądźmy pokorni. Tylko potrafmy poddać tą naszą wolę, niesforną woli Bożej. Umiłujmy wolę Bożą. Doceńmy ją. Że naprawdę nie ma dla nas nic lepszego niż to, co dla nas przygotował Bóg, który wie lepiej niż my, który może więcej i który nas kocha bardziej niż my sami możemy kochać siebie samych. Więc głupotą jest Bogu nie zaufać. Moi drodzy, co by się nie działo? Co by się nie działo, Bóg jest większy niż to, co się dzieje. I Jego miłość jest większa niż grzechy tego świata. I On chce naszego zbawienia i naszego uświęcenia i pomoże nam w tym. Więc pójdźmy za myślą Ojca Lallemand i podejmijmy próbę, podejmijmy może na tej pielgrzymce postanowienie, żeby nie stawiać oporu Bożej łasce, żeby poddawać się Bogu, Jego miłości, temu wszystkiemu, co ta miłość zsyła na nas. Wtedy rzeczywiście nasze życie będzie pełne pokoju. Dzięki temu będziemy mogli także udzielać pokoju innym. Tak jak mówiło się o świętym Franciszku z Asyżu, że wszędzie zanosił pokój i dobro. Tak, bo żył w pokoju z Bogiem, bo miał pokój wewnętrzny. Dlatego mógł dawać pokój innym. Prośmy więc o to dobrego Boga przez pośrednictwo Najświętszej Panny Maryi Królowej Pokoju, żeby Jego wola działała się w naszym życiu, żebyśmy tę wolę ukochali, żeby to nasze niespokojne serducho spoczęło wreszcie w otwartym boku Jezusowym, w Najświętszym Sercu, w Najświętszej Woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niepokalana Królowo Pokoju, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.